Cześć! Dzisiaj film, na który bardzo długo czekacie i jest to film dotyczący mojej pielęgnacji włosów o tym, jak przeszłam od włosów takich prostych, puszących się i tak dalej do tego, co widzicie teraz. I tak naprawdę zmieniła się i moja pielęgnacja i w ogóle sposób mycia włosów, bo to jest bardzo ważne. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. I teraz nie jestem w 100% zadowolona z tego jeszcze, jak moje włosy wyglądają, bo one wyglądają... To jest drugi dzień, bo wczoraj myłam włosy i to właśnie wszystko nagrywałam, to co będziecie widzieć w tym filmie. Więc to tak one wyglądają na następny dzień i... Oczywiście, że no tutaj lokówka nie była użyta, to są moje naturalne włosy, tylko na noc zrobiłam sobie takiego niskiego tutaj koka, więc to też troszeczkę podkręciło ich skręt. No i dobra, może zaczniemy od samego początku. Szampon. Jeżeli chodzi o szampon, to ostatnio cały czas używałam tego produktu. To tak naprawdę nie jest szampon, to jest krem myjący z L'Oreal Elsev. I to jest wersja magiczna moc olejków. I to jest taki produkt 3 w 1. To jest właśnie szampon, odżywka ułatwiające rozczesywanie i pielęgnację, ale więcej o tym produkcie już mówiłam w ostatnim filmie, bo to tamten film był właśnie zrobiony we współpracy z L'Orealem. No i oczywiście, żeby móc nagrać taki film, jakikolwiek film sponsorowany, zawsze najpierw muszę te produkty przetestować, więc pokazuję Wam właśnie to, co ostatnio używałam i to był właśnie ten szampon, ale używałam też wcześniej, no i teraz też będę na zmianę sobie używać produktu z Altery. To jest szampon nawilżający bioowoc granatu i bioaloes, głębokie odżywienie i energia. I to jest dosyć tani szampon, ja go miałam też już dawno, dawno temu. No i właśnie do niego wróciłam, też bardzo fajnie się sprawdza, więc to są 2 szampony, których teraz używam. I tak naprawdę moja pielęgnacja włosów wygląda tak, że najpierw namaczam włosy w ciepłej w miarę wodzie, żeby te łuski mogły się otworzyć. Użyłam właśnie szamponu i myję 2 razy. Czyli najpierw raz spłukuję, drugi spłukuję i po tym zaczynam rozczesywanie włosów. I do rozczesywania włosów używam takiego grzebienia z grubymi tak jakby grzebykami. Kupiłam go w tam jakiejś drogerii za około 3-4 zł, więc to jest bardzo tanie. No i właśnie przeczesuję włosy, żeby też rozczesać je z tych wszystkich kołtunów, jakie były. I potem przechodzę do maski. I jeżeli chodzi o maski, to co już Wam mówiłam, o masce, której już Wam mówiłam, to jest maska z Anwen, maska winogrona i keratyna do włosów średnio porowatych. Bardzo tą maskę lubię, ona zostawia włosy bardzo miękkie, nawilżone i odżywione, nie obciąża włosów. No i właśnie po tej masce włosy są takie bardzo miękkie i no takie bardzo są takie miłe w dotyku. Jeżeli nie używam tej maski, to czasami używam też maski z Kallos. To jest maska multiwitaminowa. Zastanawiałam się właśnie, bo one bardzo są popularne, jeżeli chodzi właśnie o takie włosy kręcone i tak dalej. No i było parę propozycji, ja ostatecznie zdecydowałam się na tą multiwitaminową. Ona też jest tania, bo kosztuje około 10 zł w Naturze, w Hebe, w Superfarmie chyba też są, tak mi się wydaje. A tu jest jej aż litr. I co jeszcze mam z masek? Mam jeszcze odżywkę. I to jest odżywka z Petal Fresh i to jest z nasionami winogrona i olejem z oliwek. Też bardzo fajnie działa, ładnie nawilża i to po prostu jest tak, że te maski trzymam trochę dłużej, a kiedy mam mniej czasu, no to wtedy właśnie używam tej odżywki i trzymam ją krócej. Jeżeli używam tego i nie mam czasu, to tylko i wyłącznie to, i to też bardzo fajnie się sprawdza już jako maska, bo no, ten produkt sobie ma też to odżywienie, więc tutaj nie potrzebuję wtedy żadnego już dodatkowego produktu. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy odżywkach, to jeszcze czasami używam odżywki do skóry głowy, też Petal Fresh i to jest z olejkiem herbacianym, to jest do suchego i takiego swędzącego skalpu. I to jest w ogóle dziwne, tu jest napisane, że to jest odżywka pielęgnująca skórę głowy, a w tym akapicie odnośnie jak używać, to jest napisane, żeby nałożyć na włosy, a nie na skórę głowy. Więc nie do końca wiem, o co tutaj chodzi, ale używam na skórę głowy. I teraz jeżeli chodzi o tą odżywkę, to ona bardzo ładnie pachnie, właśnie tak mocno orzeźwiająco. I faktycznie zauważyłam, że czasami, nie często, ale czasami skóra głowy mnie swędziała. Jak zaczęłam używać tego produktu, ani razu jeszcze nie miałam takiego uczucia, więc
spoczko. Ale chciałam właśnie też coś mieć na, do pielęgnacji skóry głowy, bo no jak widzicie, cały czas skupiam się na włosach, a o na skórę głowy innego nic nie mam. Zabawne jest to, że jak mówię o włosach, to one akurat dzisiaj średnio wyglądają, no ale dobra. Jeżeli chodzi jeszcze o taką pielęgnację na noc, to jedyny produkt, którego używam, to jest olej z Anwen Marakuja do włosów wysokoporowatych. I czasami łączę go z tą maską, czyli daję trochę tej maski i daję olejek i to nakładam na włosy. I to jest jedyny teraz produkt, który noszę, który mam na włosach całą noc. Bo zazwyczaj czasami też używam masek, ale przez to, że tu jest napisane, żeby zostawić do 30 minut, no to nie chcę ich nadmiernie obciążyć, więc tego nie robię. Ale oleje też czasami się mówi, że nie powinno się ich trzymać aż tyle, ale trzymam. Nie wiem, czy kupiłabym go ponownie. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że każdy olej, oprócz oczywiście kokosowego, na moich włosach sprawdza się dobrze. Więc... Ale chciałam przetestować, bo dużo osób o nim mówiło. Jest ok, bardzo ładnie włosy wyglądają, też są odżywione, nawilżone i widać, że są takie... Powiedzmy, jeżeli loki mogą i fale mogą być śliskie, no to są śliskie. Ok, i teraz jak już to wszystko nałożyłam, czas spłukać włosy. I teraz spłukuję już chłodną wodą, żeby te łuski mogły się zamknąć. I w momencie, kiedy już je spłuczę i delikatnie osuszę koszulką bawełnianą, bo też bardzo ważna rzecz, nie używam już ręcznika, używam tylko i wyłącznie koszulki bawełnianej, przechodzę do tak zwanego aktywatora loków. I wcześniej używałam tego z... To jest w sumie stylizator. O, to jest stylizator, okej. To jest Isana Styling Cream Pure Locken. I używałam tego produktu, jak zaczynałam moją przygodę z powrotem do moich naturalnych fal i loków. W sumie bardziej fal. To używałam się tego produktu i on okej, jak najbardziej się sprawdza, ale jednak on nie był dla mnie aż tak mocny, jak potrzebowałam. I to wszystko w ogóle, o czym Wam tutaj mówię, jest zrobione na podstawie tego wyzwania 30 dni do kręconych włosów, które znajdziecie na Facebooku. Jeszcze jest na Facebooku profil Curly Girls Polska, czy coś takiego. Podlinkuję Wam te rzeczy w opisie. I tam, słuchajcie, przez jakiś czas, cały czas widziałam ten produkt. Że to jest najlepsze w ogóle ever i w ogóle subcio. To jest Cantu Shea Butter for Natural Hair i to jest Moisturizing Curl Activator Cream. I ten produkt kupiłam na stronie Filiunik. Oni wysyłają od jakiejś tam kwoty do Polski za darmo, nie płacicie żadnego cła, nie płacicie VAT-u, bo to wysyła się z Wielkiej Brytanii. I słuchajcie, jest różnica. To daje dużo mocniejsze jakby utrwalenie tych włosów i jeszcze bardziej wydobywa ten skręt i faktycznie tą różnicę zauważyłam, więc w tym momencie tego produktu już nie używam, używam cały czas tego i naprawdę jestem, słuchajcie, zachwycona. Testowałam też ten glutek ze siemienia lnianego, mówiłam to też właśnie w tym filmie o tipach dotyczących włosów, gdzie nagrywałam ten, gdzie był ten film z L'Orealem, to mówiłam też właśnie o tym glutku z siemienia lnianego, podlinkuję w ogóle Wam ten film tutaj, bo tam jest też inne, parę innych tipów. I jednak to mi się szybciej sprawdza, lepiej sprawdza, dlatego że no nie muszę tego glutka przygotowywać, więc oszczędzam sobie czas, a to jak najbardziej dobrze się sprawdza. I kiedy skończę to, zabezpieczam swoje końcówki. I właśnie do tego używam Mythic Oil z L'Oreal, jak widać już no, praktycznie go nie ma. Ale bardzo dobrze się sprawdza, używam go bardzo długo, używam go też nawet do olejowania włosów czasami. I też bardzo dobrze się do tego sprawdza, więc tak naprawdę macie dwa w jednym, no bo macie i produkt do olejowania i do zabezpieczenia końcówek. Na filmie pokazałam Wam, jak to robię tym olejem z Anwen, bo tego z L'Oreal zapomniałam wziąć. Więc jak najbardziej spoczko. Czy wrócę do niego? Raczej nie, bo też widziałam, że te dziewczyny właśnie z tego profilu na Facebooku proponowały tańsze rzeczy, więc chyba po prostu przejdę się do Rossmana i kupię coś tańszego, albo na razie będę używała tego z Anwen, ale powiem Wam, że tak pierwszy raz użyłam go jako do zabezpieczenia końcówek i wydaje mi się, że jednak te same końcówki są trochę tłuste. I myślę, że jednak ten olej lepiej się sprawdza do olejowania, a nie do zabezpieczenia końcówek, bo kiedy używałam tego Mythic Oil nie miałam takiego uczucia właśnie, że te końcówki są tłuste, a po tym mam, więc jednak chyba będę musiała przejść do sklepu i kupić właśnie coś do pielęgnacji końcówek. I po tym całym rytuale, który teraz widzieliście, przechodzę do tak zwanego ploppingu
I to jest, polega to na tym, że kładziecie sobie koszulkę bawełnianą na gdziekolwiek i wsadzacie włosy właśnie w tą koszulkę, zawijacie sobie, robicie sobie taką czapkę. Ala się ze mnie śmieje, że zawsze, że wyglądam jak jakiś pastuszek, i w tym sobie chodzicie, aż te włosy wyschną. I teraz muszę to zrobić sobie na noc, bo jeszcze nigdy nie miałam okazji tego zrobić na noc, bo wtedy po prostu włosy będą miały szansę, żeby wyschnąć, bo tak naprawdę, no ja mam, jak widzicie, dosyć sporo tych włosów, one są cienkie, ale ich jest nawet dużo i one bardzo długo wysychają w tej koszulce, więc i tak zawsze później muszę suszyć, ale to jest bardzo fajna metoda, żeby ten skręt utrzymać, żeby nie suszyć włosów suszarką. Ale musicie właśnie to zrobić albo na noc, albo jeżeli myjecie włosy rano, a dopiero wychodzicie wieczorem, to myślę, że to będzie dobra opcja. Więc robię sobie to, kiedy już chcę wysuszyć te włosy, no bo zazwyczaj jednak muszę je suszyć. Używam jeszcze sobie tego produktu. Kupiłam go w momencie, kiedy kupowałam te maski i nie do końca orientowałam się jeszcze w tym, czy mogę to używać, czy nie. Ale kupiłam po prostu to, bo polecała go Martyna z kanału Marka i chciałam przetestować. To jest Schwarzkopf BC Bonacure Hair Therapy Cell Perfector Moisture Kick. To jest ogólnie taki balsam właśnie do włosów i używam go przed użyciem suszarki. Wszystko, co nakładam na włosy, robię właśnie w takim ruchem, żeby ten skręt cały czas jak najbardziej podkręcać. No i potem właśnie przechodzę do suszarki i tutaj jest ogromna zmiana, jaką wprowadziłam, czyli dyfuzor. I jeżeli chcecie suszyć włosy i chcecie mieć loki, to musi być ten dyfuzor, inaczej się nie da, bo ja wcześniej właśnie suszyłam normalnie włosy, no i kiedy ja umyłam te włosy, widziałam, że są mi jakieś tam fale, ale po wysuszeniu, no były po prostu takie proste, strasznie puszczące się włosy, więc tutaj użyłam dyfuzora cały czas i to jak najbardziej dobrze mi się sprawdza. Jeżeli nie macie tego dyfuzora, nie chcecie kupować nowej suszarki, to obejrzyjcie ten film z L'Orealem, bo tam podałam wam trik, który możecie użyć, żeby zimitować pracę dyfuzora. Też bardzo dobrze się sprawdza. No i właśnie po wysuszeniu, po wszystkim mam właśnie takie włosy. I zastanawiam się, czy jeszcze czegoś używam. Mam jeszcze parę innych masek, ale rzadko ich używam, bo zazwyczaj jest to, tak naprawdę używam na zmianę. Raz tej maski, raz oleju, raz tylko tego, raz właśnie tej maski i tak naprawdę to jest taka rotacja. I w zależności od tego, czy potrzebuję większego nawilżenia, czy mniejszego, czy mam czas, czy tego czasu nie mam. I to tyle. Słuchajcie, nie ma wcale aż tak dużo. Tak naprawdę bardzo mocno zmienił się sposób, w jaki myję te włosy i wydaje mi się, że od tego one też no, zaczęły, no jak widzicie, żyć. I jeszcze odkąd zaczęłam właśnie tą nową metodę, nie używam lokówki, nie używam prostownicy, więc to naprawdę 2 miesiące, prawie 3, bez prostownicy, bez lokówki, słuchajcie, czuję się jak na odwyku, ale jest okej. Więc to jest wszystko, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, że wam się przydał. Nie jestem jeszcze w tym 100% obeznana, kiedy jeszcze lepiej to ogarnę, to myślę, że nagram taki update, bo wiem, że jeszcze jest coś takiego jak regulacja pH. Cały czas się tego uczę, więc może następnym razem będę mądrzejsza i będę mogła wam wyjaśnić dokładnie, gdzie tu są proteiny, gdzie tu są humektanty, emulgatory i tak dalej. Oczywiście jak się skupię, to wiem, ale tak na szybko jeszcze nie do końca, więc to tyle. Jeżeli macie dla mnie jeszcze jakieś wskazówki, coś, co powinnam włączyć, żeby jeszcze lepiej wydobyć skręt włosów i tak dalej, to dawajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam. I dajcie znać, czy wy podejmujecie to wyzwanie i spróbujecie doprowadzić swoje włosy do naturalnego skrętu. A teraz dziękuję wam już bardzo za oglądanie, no i oczywiście widzimy się w następnym filmie.